Dziękuję. Kolejność jest... Już po raz szósty w Ostródzie odbyły się targi organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego. 9 września na bulwarze Jeziora Drwęckiego mogliśmy zobaczyć wiele organizacji, stowarzyszeń, które zajmują się różnorodnymi dziedzinami życia. Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. Ludzie w nich działający robią to z własnej inicjatywy dla dobra interesu publicznego, poświęcając swój wolny czas. Organizacje pozarządowe to są takie organizacje, które są bardzo blisko ludzi i one jak gdyby najbardziej wiedzą, co potrzebują ludzie i w jakich kierunkach należy pomagać, wzajemnie wspomagać. Powiat ostrucki co roku przeznacza w budżecie na rzecz organizacji pozarządowych kwotę około 100 tysięcy złotych. I w poszczególnych konkursach organizacje samorządowe realizują zadania. Organizacje mogą liczyć na pomoc finansową ze strony samorządów, ale tych pieniędzy nie wystarcza dla wszystkich. A co najważniejsze, nie o środki finansowe tutaj chodzi. Aby dana organizacja samorządowa prężnie działała, potrzebni są zaangażowani ludzie. Na terenie powiatu ostródzkiego zarejestrowanych organizacji jest wiele. Niestety nie wszystkie są jednak aktywne. Tak jak w życiu. Jednych przybywa, inne trochę umierają, jakby zapadają w sen. Bo to wszystko zależy przede wszystkim. Myślę, że Centrum Użyteczności Publicznej, gdzie osoba, która byłaby tą osobą kreatywną, prowadzącą, to będzie mogła czuwać, że te organizacje, którym się trudniej dzieje, wspierać i rozwijać. Bo zależy nam bardzo, szczególnie od strony współpracy z samorządu powiatu, by nie zamykać drogi tym organizacjom, którym jest trochę trudniej, bo to czasami bywa na to splot różnych okoliczności się sprzyja. Wypalają się liderzy, brak wpływu, prawda, wolontariatu, pomocy. Ale myślę, że wspólnymi sieciami, gdzie Rada Organizacji Pozarządowej otwarcie chce współpracować i pomagać, tym bardziej, że wtedy mamy bardziej mocniejsze społeczeństwo obywatelskie, bardziej świadome i współpracujące, mniej żądaniowe. Pod koniec września ma zostać oddane do użytku Centrum Użyteczności Publicznej. Choć to inwestycja Starostwa Powiatowego, miejsce w budynku na białych koszarach mają znaleźć również organizacje z gminy miejskiej. Budynek ma stworzyć nowe możliwości przed organizacjami. Centrum Użyteczności Publicznej, które zostanie otwarte, i ta inicjatywa rzeczywiście da dużą możliwość, szczególnie pomieszczeniową, to co jest istotne, ale i warsztatową dla organizacji pozarządowej, gdzie będą mogły. Oczywiście może to też przyczynić się do zapraszania innych organizacji i wspólnych projektów, gdzie mając te warunki pomożemy naszym tutaj mieszkańcom. Ostródzkie Stowarzyszenie Amazonek swoje stoisko na targach organizacji pozarządowych wystawiło po raz pierwszy. Amazonki to stowarzyszenie, które w Ostródzie działa od 10 lat. Od początku swojego istnienia jest niezwykle aktywne. Prelekcje, spotkania, wspólne wyjazdy czy marsze życia organizowane są każdego roku. Na naszym stoisku mamy różne informatory dotyczące zachowań prozdrowotnych kobiet, zarówno w chorobie raka piersi, jak i raka szyjki macicy. Poza tym prezentujemy w kronikach swoich, które wyłożyłyśmy, to co zrobiłyśmy przez okres ponad 10 znaczy lat. Poza tym wizerunkiem takim naszym jest to zdjęcie z ostatniej Spartakiady, Amazonek, które miało miejsce w sierpniu bieżącego roku. Amazonki służyły mieszkankom Ostródy swoją wiedzą na temat raka szyjki macicy i raka piersi. W niedzielne popołudnie przekonywały, że o swoich chorobach trzeba rozmawiać. Podczas tegorocznych targów do nabycia były cegiełki. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na leczenie poparzonych dzieci z Ostródy. Targi organizacji pozarządowych to doskonała okazja do przekonania się, że życie po pracy się nie kończy, a siedzenie w domu można zamienić na działalność w różnego rodzaju stowarzyszeniach.